Stadion przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie, wypełniony do ostatniego miejsca w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Legia podejmuje wracający po 3 latach do elity łódzki klub sportowy. Wicemistrzowie Polski od początku ruszają do ataku. Uderzenie Tomasza Pekharta głową broni Aleksander Bobek. Chwilę później młody bramkarz ŁKS-u znów jest na posterunku po uderzeniu z rzutu wolnego Josue. To już 25. minuta. Paweł Wszołek do Tomasza Pekharta. 1-0. Były król strzelców Ekstraklasy pakuje piłkę do siatki. Świetnie zagrana piłka przez Josue do Wszołka, a ten do Pekharta. I legioniści obejmują prowadzenie. Josue znów w pole karne. Tutaj jest Elitim. No i pokazuje, że Hoti zagrywał piłkę ręką. Mamy analizę walii. Decyzja może być tylko jedna. Pan Karol Arys dyktuje rzut karny. Josue i broni Aleksander Bobek. Ale jeszcze wspaniały mecz rozgrywa ten 19-latek. Mimo że ŁKS do przerwy przegrywa, to on gra znakomicie. To już druga połowa. Dani Ramirez świetnie wypuszcza Kaja Tejana. Kaj Tejan sam na sam z Tobiaszem i tylko słupek, nie ma gola. Ale jeszcze zmarnował sytuację Holender. ŁKS powinien doprowadzić do wyrównania. A tak to Patryk Kun. Z lewej strony świetnie wprost na głowę Wszołka, ale broni ponownie fantastycznie w tym meczu spisujący się Bobek. Legia jednak nie rezygnuje. Kun z lewej strony na głowę Wszołka. Czy będzie gol? Tak, i to jest drugi gol Tomasza Pekharta i druga asysta Pawła Wszołka. Legia prowadzi z ŁKS-em 2-0. Niepocieszony na trybunach wychowanych ŁKS-u była gwiazda NBA, koszykarz Marcin Gortat. A legioniści grają do końca. To już 68. minuta. Tomasz Pekhart 3-0. Hat-trick czeskiego napastnika. Tym razem to Bartosz Slisz wyłożył mu piłkę. Wymarzony początek sezonu Pekharta i Legii Warszawa. Zafrasowany trener ŁKS-u Kazimierz Moskal. Legia pokonuje ŁKS 3-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.